Jeżeli chcecie coś dodać od siebie, jakby to miało wyglądać i tak dalej, to spoko. Feel free, piszcie, co byście chcieli zobaczyć. Bo dzisiaj budujemy megabota standardowo, znaczy robota standardowo live'owego, więc wspólnie będziemy decydować, jak on ma wyglądać, a później go przedstawimy na kanale. Może coś takiego bym zrobił z przodu? No, to wygląda nawet całkiem sensownie, taki przód. Oczywiście tym się nie przejmujcie, że ten pilot tutaj jest, bo on pewnie będzie gdzie indziej później. Chodzi o to, żeby załapać mniej więcej koncepcję, a to jak on później się będzie prezentował, no to wyjdzie później. W tak zwanym praniu, okej? Okej. Tak. Okej, to by musiało być trochę niżej, najlepiej o jedną niżej. Nie wiem, czy nie musiałoby być też trochę w bok bardziej. Nawet nie, nawet nie. Nawet się to jakoś schodzi. Teraz pytanie, gdzie będzie musiał być ten górny? Podejrzewam, że gdzieś tu. No, prawie mi się udało. Tylko ten tutaj jest jakby za daleko w tył. Czyli to trzeba by było zrobić tu. O. Teraz, a ten górny musi być niżej. Chociaż one się tam nie wstrzelą chyba. Tu mogą działka wystawać przez te szparki. O, też będzie dobrze, nie? Co myślicie o takim klocku? To ja myślę, że może dać radę. Tych tarczek szkoda, że nie można ich wykorzystać. Patrzcie, jakbym je dał. Czy można je wykorzystać w megabocie? Można? Serio? Byłem przekonany, że nie można. Nie, nie można, są czerwone. Więc nie można. No, więc takiego klocka zbitego chciałbym dziś stworzyć i zobaczyć, jak to będzie reagowało na obrażenia, bo może się okazać, że to będzie dość wytrzymałe. Ale może się też okazać, że będzie zupełnie niewytrzymałe i będziemy to remontować, psuć, poprawiać i tak dalej. Trzeba tu gdzieś poukładać działka jakoś w miarę sensownie, no nie? Tak samo przydałoby się gdzieś sensownie zmieścić koła, dla których tutaj miejsca nie widzę w ogóle, więc będzie zabawnie, no. Może on być wysoko ułożony po prostu i te koła mogą być też odkryte, prawda? To też jest jakaś myśl. Można zrobić to tak, że te koła będą gdzieś tutaj się zaczynały. Powiedzmy. Gdzieś tu. Coś takiego. Movement. Steering wheel. O, widzicie? Gdzieś jakoś tak. Chociaż podejrzewam, że dałoby się je głębiej. Tak, dałoby się je głębiej. Bez problemu dałoby się je głębiej i może nawet tutaj się udaje podklepać. Że tak to ładnie ujmę. Steering wheel. Pewnie, że się uda. No i co? Jest ok. Jest ok, dlatego że tutaj na dole jeszcze jedno działko bym zmieścił bez problemu. Oczywiście, tak jak mówiłem na początku, piszcie, co myślicie o tym megabocie i jeżeli chcecie wprowadzić jakieś zmiany, które będą popierane przez całą resztę, to je wprowadzimy. Tak. Siema Kajetan. Jej. No. Chciałbym tu z przodu dać dwa działka. Przed kołami jeszcze. To by mogło się naprawdę dobrze spisać, bo te działka by osłaniały koła dodatkowo. Dobrze, te działka będą narażone na ostrzał, ale to nic. Nie musimy się tym martwić jakoś specjalnie. Okej. Chciałbym tu wypuścić drugie takie cudo, jak jest z przodu. I wpakować tu kolejną porcję kół. 4 w dół. 3, 4. Boczki. 4 i boczki. I tutaj musi być to też wyciągnięte w ten sposób. Hop, hop, hop. I tutaj już nie skrętne, tylko zwykłe. O. No i patrzcie, jaki jest klocek.
Oczywiście on od góry będzie bardzo osłonięty, bo odsłonięty, bo nie mamy tarcz, ale w przyszłości się to zakryje, więc to nie jest problem. Nie jest problem, nie przejmujcie się wcale tym. W ogóle. Tutaj mamy wytrzymałe dość osłony, które będą miały sprawić, że te koła przeżyją dłużej. I na tychże osłonach będą zamontowane działka same w sobie, więc też dobrze, żeby były dobrze osłonięte. Dobrze, żeby były dobrze osłonięte, tak. Sensownie plaga bardzo. No najlepiej jakby było jednak gdzieś tutaj to. Też zaraz zobaczę, jak to się będzie trzymać w ogóle, czy to się w ogóle zmieści, bo to też jest ważne. Mieszczą się tutaj fajnie. Fajnie się zmieszczą. Oczywiście ja je dam wyżej, żeby to... O, coś w ten deseń, żeby to było. Tak, żeby one tą podstawą kryły koło. O. I to jest dobre. To jest dobre. Mam wrażenie, że to może się udać. Dobra. W zasadzie tak. To nie jest potrzebne aż tak wytrzymałe tutaj. A, zrobimy to tak. Fajne jest to lustrzane budowanie. Tyle czasu się oszczędza. Aże szok. Okej. Okay. Też nie może być tak w pełni zabudowane. Bo nie starczy nam na to klocków. Ale tak solidnie może być. Tak, coś takiego, że tu od boku też się nic nie wstrzeliło, wiadomo. O. I to jest sensowne. Czy nagram Starbound lub Terrarię? Starbound mam, nawet były live'y z tego. Kiedyś. Więc wiecie, możemy grać. No i co? Myślicie, że da radę? Przypomina ci to małą zabawkę pancerną? No i dobrze. I fajnie. I o to chodzi. To nie musi budzić grozy jakoś specjalnie na początek. Niech to na razie działa. A później będziemy myśleli o detalach. Chciałbym gdzieś tutaj dać jeszcze po parze działek. Oczywiście ich tu nie zmieszczę, ale zrobimy to tak, że będzie ok. Pewnie. O kurde. O kurde. Naprawdę ciężko będzie to zmieścić. Zawsze można je wypuścić poza obręb kół i też powinno być ok. Ale to o tym pomyślimy później. Najpierw damy tu z góry działko jedno jeszcze. Takie najbardziej proste do zamontowania. Wydaje mi się. No, najbardziej, najprostsze. Naprawdę najprostsze. Dobra, schemat szkieletowy ciąg dalszy, czyli proste podpory. I zobaczymy, jak to jeździ. Też bardzo ważne. Siema, Peterus. Pewnie wyglebię się na pierwszym zakręcie. Spoko, on jeszcze nie jest skończony. Myślę, że się nie wyglebię wcale. Dobra, wszystkie te trzy działka są w stanie strzelać bez żadnego problemu. Zresztą można było się tego spodziewać. Nie wiem dlaczego, ale pewnie też to widzicie. Ten megabot był zlagowany całkiem. Ten robot też jest zlagowany, a ten się rusza. O, ten sam wybuchł. Sam się rozłączył. No, i co? Jest to bardzo lekkie, bardzo zwinne, dobrze uzbrojone. A będzie jeszcze lepiej uzbrojone, więc się nie martwcie. Jak leci? Dobrze leci. Znaczy, że jest całkiem nieźle wyważony póki co. Się gdzieś tam nie giwnął specjalnie. Mi się podoba. Mi już się podoba. Przy hamowaniu widzę jeden problem, ale to jak dociążę tył, to powinno być ok. Temat dachu już poruszaliśmy. On będzie usprawniony, ale dopiero później, jak już dokupimy tarcze, bo na razie mnie nie stać na tarcze żadne, żeby z góry dać. Chociaż na jedną by mi wystarczyło, ale nie chcę się tak spłukiwać z kasy bezsensownie. Tutaj trzeba będzie dać na jakichś panelach, wysięgnikach dodatkowe działka. Gdzieś, żeby tu były na takich skrzydłach. Te skrzydła będą mocno narażone na ostrzał, ja wiem o tym. Ale tego jakby nie wyprzedzimy, to musi tak być.
O, coś takiego tu. No, tu się nawet zmieściły. Coś takiego. One też będą w stanie dobrze strzelać. Te skrzydła będą dość wytrzymałe, więc o to się nie martwcie. Jeszcze. O kurde, nie kliknąłem X-a. Nienawidzę tego, że on się wyłącza po każdym wejściu do gry. On powinien się zachować do momentu, aż my go wyłączymy, a nie sam się wyłączać. Strasznie denerwujące. Człowiek sobie myśli, a mam włączonego X-a, buduję dalej. A tu się okazuje, że wcale nie mamy tego X-a i możemy sobie budować jeszcze raz od nowa wszystko. Nie wiem, czy was to też męczy, ale mnie męczy okropnie. Może tak być, że tylko ja jestem taką marudą i tyle. Prawda? Prawda. Okej, tędy wypuścimy kolejne. Kolejne, które będą z kolei trzymały to. I to też musi być dość wytrzymałe. Oho. No i jest fajnie. Naprawdę spoko. Wydaje mi się. Tutaj też damy na 3. By nie było. To już nie jest takie potrzebne. To na pewno się przyda. Okej. No nawet się udało to upchać jakoś w miarę. Surprise, motherfucker! Jeje. Dzięki za followa, Hubon. Dobra. Dobra. Mały teścik. No już mamy solidną ilość działek, bo już jest 5. Więc to będzie dawało czadu. Oj, będzie. No, napierdziela ze wszystkich 5. Patrzcie, jaka jest siła. Jaka siła jest i moc. No. Wiadomo, że te boczki są trochę odkryte. Ale spoko. Centrum jest naprawdę dobrze zabezpieczone. No szybko nie odpadnie. Surprise, motherfucker. A ostatnie działko dałbym na takiej wieżyczce na górze. Arek, dzięki za followa. Myślę, że to będzie dobre. Tak to wykonać. Zwrotne to. Nawet. Wow, co jest grane. Jest jazz, nie? Patrzcie. To nie jest megabot, to jest mini megabot. Dobre. Jest okej. Jest naprawdę spoko. Tu gdzieś z tyłu chciałbym ulokować te ostatnie działko. To będzie tak odstawać bardzo, ale chyba nic nie poradzimy. Chociaż z drugiej strony moglibyśmy gdzieś spróbować upchać po prostu dwa na górze zamiast jednego na górze. I to też może być dobre. Zrobić tu taką grubą konstrukcję na górze, która by bardzo osłaniała przed bombowcami. I na tej konstrukcji zawiesić gdzieś jeszcze dwa działka. Nie wiem, ile ich mam. 296, może wystarczy. Chociaż, żeby jeden taki placek wyszedł. Bo resztę sobie dostawimy czerwonymi klockami. Byleby tutaj była taka pokrywka, która będzie nam robiła zatarcze. O, jest okej. No i ten tyłek, wiadomo, też trzeba zakryć, nie? Jakoś w miarę. Dobra. Ile się uda, tyle się uda. Ile ich jeszcze mam? O, bez problemu sobie to zabuduję całe.
Flopsów też mi prędko nie braknie. No i jest okej. Okay. Jest naprawdę spoko. Dzięki za te wszystkie followy. Nie nadążam z czytaniem. Kilon 00, dzięki za followa. Okej. Okay. Jakby się udało tutaj dokładnie w tym samym miejscu wypuścić jeszcze dodatkowe ramiona. Da. Tu już będą te zwykłe. Okej, one by musiały być wyżej. Troszkę. Nawet nie aż tak daleko. Tu wystarczy. O. O. Pięknie. Piaknie. Po prostu piaknie. Momencik. Do przodu bardziej je przesuniemy. Niech to napierdziela. Tak zdrowo. Okej. No i się skończyły kuby. To przechodzimy na ciemną czerwień. I ciemną czerwienią już tutaj będziemy wykończenia robić jakieś. Myślę, że będzie ok. Myślę, że będzie całkiem spoko. Dobra. Tu niby by pasował, że tak. O, to będzie lepsze. Surprise, motherfucker. Tak. Tutaj w teorii już powinny być te pochylone. Sobie zaoszczędzimy parę klocków na później. To nie. O. Słabo widać. Dobra, tak jest ok. Tak jest w miarę spoko. Tą górę to sobie naszpikuję kolcami. Już tak w miarę. Nie wiem, czy tego nie jest za dużo. A chyba nie.
No. Nawet jest sensowne. Chyba. O. Coś w ten deseń. To tutaj przydałoby się w zasadzie połączyć z tym pierwszym elementem. Było nawet dobre. Nam się fajnie zgrało i byłoby wytrzymalsze trochę. Okej. Coś takiego. Hop. Wielki napis, jaki on jest wkurzający czasami, a tylko czasami. Strasznie zasłania wszystko. Dobra. Okej. Okej. Górki nawet wyszły. Wydaje mi się, że są całkiem spoko. Trochę mi tu brakuje na środku czegoś. Jakiegoś sensownego wykończenia. To zrobimy to jeszcze inaczej. To nie może tak być pozostawione puste. Tak po prostu. Mi nie pasuje po prostu. Takie coś. O jeny, jeny. Okej. No i tak. To tu. To tu. Nie, nie. To nie o to chodzi. Chodzi mi o to. To i to można wywalić. To tutaj zapchać. I dać tu takie coś. Hop. Okej. Od razu lepiej. Od razu lepiej. Co myślicie? Z góry w porządku? Myślę, że jest ok. Ok. Czy mówicie, że jest spoko, tak? To dobrze. To dobrze. Okej. To już jest całkiem spoko. Bardzo. Coś, co mnie zadowala. Moim zdaniem jest ok. Tu jeszcze tylko damy coś takiego. Tak. I tak. Też to już tu nie pasuje, nie? To już nie. Czy pisze się w walce? Zaraz zobaczymy. Górne skrzydła mam osłonięte. Teraz czas na ten dół. Klocków nam wystarczy, więc nie ma się co martwić. Będzie dobrze. Dobra.
Co tam, Dziuba? Wody ci odkręcić. No. Masz, też sobie radę już. Poprawiam ortografię. Za pytania dotyczące cheatów zaraz możesz dostać bana. Okej? Ja generalnie nie lubię, jak ktoś promuje w jakikolwiek sposób, czy to świadomie, czy nieświadomie, cheaty do gier multiplayer, więc jeżeli będziesz zadawał takie pytanie, to możesz liczyć na bana ode mnie bezpośrednio. Okej? Fajnie. O, siema Nata. Siema Nata. Czy będę później na Skype'ie? Pewnie tak, przez chwilę na pewno. No nie wiem przez ile. No i co? Skrzydła uzbrojone. Przynajmniej ta część przednia. Nawet bardzo uzbrojone. Okej. Sobie ten tył tutaj osłoniemy fajnie. Coś tu może nie. Dobra. W sumie cały dół trzeba tu osłonąć jeszcze. Osłonić, nie osłonąć. Okej. No i fajnie. O, przeskoczyło mi. Dobra. Tutaj niewiele się da zrobić. Jeszcze dodatkowo. A szkoda. Dobra, tu na pewno trzeba coś zrobić jeszcze. Okej. Czy wiem, czym się konto dev od prasowego różni? Tak, wiem. Tym, że konto deweloperskie ma dostęp do wszystkiego bez względu na wszystko, a konto prasowe ma dostęp do tego, co ci dali deweloperzy właśnie. Więc masz jakieś tam darmowe punkty i to wszystko, a deweloperzy po prostu mają dostęp do każdej jednej części w nieograniczonych ilościach. To jest spora różnica. Okej. Jest całkiem spoko. Tu jeszcze bym dał coś takiego. Jeszcze dodatkowo jakby usztywnić te wloty. Bo tu nie wyszło tak, że wpadnie tam jakimś cudem bomba i urwie skrzydło całe, nie? Jak zdobyć konto prasowe? Trzeba się skontaktować z twórcami gry i spełnić ich warunki po prostu, no. Na przykład mieć kanał, który ma jakąś w miarę dużą oglądalność i który tą oglądalnością promuje grę. No wtedy możesz liczyć na to, że w ramach odwdzięczenia się jakby poniekąd dostaniesz to konto prasowe właśnie. No i ułatwienia też prezentowania gry, bo w zasadzie ja to dostałem w formie ułatwienia prezentowania gry. Bo jak wiecie, ja pracuję i nie bardzo mam też czas, żeby wbijać te wszystkie punkty i nie punkty. Więc poprosiłem o takie konto prasowe i oni się bez problemu zgodzili. Jak zobaczyli, że jest kanał, że jest dużo materiałów naprawdę, że jest dużo osób, które to ogląda i tak dalej, i tak dalej. To nie jest taka prosta sprawa, tak hop-siup.
to właśnie te wymagania jakieś tam trzeba spełnić, ale nie jest to też jakaś sprawa bardzo trudna, żeby to, nie wiem, Bóg wie, jak bardzo trzeba było się uprosić, czy nie wiem, jak bardzo trzeba mieć znajomych. Ja napisałem jednego maila i się udało na podstawie tego jednego maila, więc naprawdę, jeżeli macie dobrą podkładkę, to nie ma z tym problemu. Tylko kwestia tej podkładki. I to chyba nikogo nie zdziwiło, co? Tak mi się wydaje, że nikt nie jest zaskoczony tym, że trzeba sobie na to jakoś zapracować w pewnym względzie. W pewien sposób. Okej. Okay. No i fajnie. Te boczki też są jakoś w miarę osłonięte. Jeszcze tylko dół sobie zrobimy. On wyglądał solidniej tak samo. O. Tylko chwilami patrzę na czata, to dlatego, że tak jak widzicie, skupiam się raczej na budowaniu. CPU się kończy? Nie, jeszcze sporo. Spoko loko, jeszcze zdążymy coś tutaj zbudować. Na spokojnie, ten przód mnie tutaj martwi. Dość mocno mnie to martwi. Więc całą resztę prawdopodobnie wpakuję tutaj. No to jest taka otwarta przestrzeń, że dajcie spokój. Okej. Okay. Zobaczymy, ile... Na ile to wystarczy w ogóle? Hop. Im więcej, tym lepiej. Ten przód to słaby punkt troszkę. Jakby nie patrzeć tego robota, więc... Muszę ten słaby punkt zabrać. Okej. Okay. Tutaj jakby było tak, dobra, no i co, i dalej kolejne warstwy, coś w co może trafić ewentualny strzał, a żeby nie wywaliło wielkiej dziury, zrobimy na zasadzie takich żeberek, żeby na tych żeberkach się zatrzymywały ewentualnie strzały, a nie na zasadzie całej zamkniętej strefy, to dłużej się przedzierać przez takie żeberka niż przez... No niby przez solidne też ok, ale wtedy jest rozrzut właśnie i ten rozrzut niszczy obok siebie wszystko. A jeżeli mamy takie żeberka, to trafi w żeberko i może będzie szansa na to, że nie przeleci to dalej. Ten rozrzut jakby nie trafi w kolejne klocki, bo będą oddalone trochę. Taka moja teoria, nie wiem czy to się sprawdzi. Może tak, a może nie. O, widzicie? Te żeberka. Może będzie trafiał w żeberka, a jej nie rozwali tak szybko. Może tak, a może nie. Pojemnik na medyka? Nie, nie ma opcji. I co, fajnie to wygląda. Tak mi się wydaje. Zresztą tu górę bym zmienił całkiem. Nie, to mi się nie podoba. To mi nie pasuje w ogóle. To trzeba zrobić całe czerwone i do tego dać dodatki. Nie na odwrót. Na razie to tak słabo. O, jakby mi się udało tak to zrobić. Fajnie. Sobie nie uszkodzić bardzo robota, żeby zrobić to szybko. Tak. Wszyscy będą myśleli, że to robot z czerwonych klocków, a tu proszę, szkielet jest TX1. Będzie dobrze działać to. Może. A może nie. Okej. Flagi. Special Cosmetics. O, tutaj się może zmieszczą. Fajnie by było. Jej.
Pomieściły się. Pomieściły się flagi. Ten tył chociaż trochę jeszcze dać na czerwono. A tutaj zrobimy trochę. Trochę magii. O, zostawimy takiego X-a tutaj. To będzie ok. No dobra. To tu damy takie coś. I też jest ok. Też jest ok. Tego X-a trochę wyprofilujemy. Było wszystko spoko. Okej. O. A, jeszcze tutaj. No i patrzcie, jaki fajny iksir wyszedł. Żeby tu wmontować. Dobra, nieważne, nie potrzeba aż tyle. No i co? A, tutaj góra jeszcze. O kurczę. Flopsy się skończyły idealnie. Stało takie coś. No i co myślicie? Będzie dobre? Czy nie będzie dobre? Środek jest osłonięty. Boki dobrze dopakowane działkami. 6 działek, wszystko na pewno strzela do przodu bez problemu. Też tutaj mam pewne wątpliwości, bo zaszedły zmiany projektowe. Może być tak, że to będzie trafiać tamto działko. Góra bez problemu, przód to wiadomo też. To się tylko jedyne, co się martwię, to jest ten punkt. Czy stamtąd nie będzie trafiać w to? A pewnie będzie. Więc wpadamy na tryb testowy. Zobaczymy, jak zadziała. Jej. Strzelimy do przodu. Nie wiem, czy to będzie widać. Nie, strzelają normalnie. No, strzelają normalnie te boczne też. Nie wiem, czemu są sfrizowane te boty tutaj. A jak to jeździ w ogóle? To są tylko 4 koła. Ale jaja, nie? Patrzcie, on ledwo jedzie. Nie pomyślałem, żeby dodać jeszcze po jednym kole z tyłu.